Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Wizment, a dzisiaj otwieramy płytkę Deysa. W końcu prawie 2 tygodnie minęły, a ja w końcu otrzymałem paczkę dopiero dzisiaj. Z tego co widziałem, wczoraj mi dopiero wysłali, w poniedziałek, czyli dzisiaj mamy wtorek. No i w końcu mogę otworzyć. Na pierwszy rzut idzie nam opaska, ale już nie jestem z niej zadowolony. Masorki, tak to jest. Jeszcze wyłaszczymy. Pod kątem patrzę, nie widzę dobrze, czy wyłaszcza. Dobra, mam nadzieję, że widzicie i tak. A dlaczego mówię, że nie jestem zadowolony? Dlatego, że ona nie lubi sobie zbierać jakieś materiały, coś. Jakiś kurz, coś. Lubi na nią osiadać, bo mam już taką tego typu. Tak więc nie jestem zadowolony, bo jest taka. No nie umiem wam tego nazwać. Też moja też jest. Czuć mają taki materiał podobny, ale. No ja wiem, jak to zbiera. Może ten kolor akurat będzie lepszy. Co mamy dalej? Mamy plakat. Tylko pogniecione niestety widzę. Mamy plakacik. Spojrzeć na kamerę. Ale malutki. Mamy taki plakacik. Ten tylko niestety, tak jak mówię, wygnieciony. Okładka jak dla filmu. Dobra, spójrzmy, co tam jeszcze dla nas przygotowali. Koperta pusta. Tyle czekania, jeszcze poczta wygniotła. No i mamy płytkę, na którą tak długo czekałem. W końcu. Wiecie co, ja może po prostu otworzę sobie pudełeczko. Najpierw, bo to się świeci, folia i w ogóle. Co mogę tylko powiedzieć, że no graficznie jest to fajnie przygotowany projekt, mi się podoba. No chyba jeden taki, no w tym roku to najlepszy. W sumie jeszcze rzucę okiem sobie na Kuebo. No też jest to fajnie zrobione, ale kurczę, jednak no podoba mi się bardziej, jak jest przygotowany dejsik. Bardziej mi się to podoba, zdecydowanie. Folia tutaj toczy walkę z nami. Tak, zniknąłem z kadru w ogóle. Folia na bok. No i mamy. No mi się ta okładka bardzo mega podoba. Chyba nie wyłaszczony jest, co? Kurde, nie widzę dobrze, bo pod kątem robię to. Myślę, że jest widoczne. Nigdy nie ogarniam tych. Czemu to jest preorder i. Znaczy nie, no okej, okay, dystrybucja spoko, ale preorder czemu na przykład nie jest ten. Mamy ładną układeczkę w środku. Płyta też spoko, sztosik. To jest ten. Shuriken to się nazywało? Nie wiem, taka nazwa mi wleciała do głowy. Nie wiem, czy to tak się nazywało. Mamy dalej. No, więc sorry, no to jest. Mi się mega podoba, nie? Nie wiem jak wam, ale mi się ten projekt mega podoba. Mamy tu dalej. Ja już nie mam miejsca. Mam telewizor, mi przeszkadza. Już wyszedłem, w ogóle sorry, wyszedłem z sprawy nagrywania i znowu gadam głupotę. Nie wiem, dla mnie sztosik, mega sztosik jest ten graficznie. No w sumie dobrze, że nie patrzyłem głębiej jakoś tam na osoby, które już dostałem, bo bym sobie zepsuł już w ogóle prezent.
Mamy 10 kawałków ogólnie. Podobno są, z tego co słyszałem, są, że Tymon i Błyskawice mają na innym bicie. No ale włączę, to się dowiem. Dopiero. O, jeszcze jeden kawałek mam do przesłuchania. Więc dobra, mamy okładkę, mamy jeszcze wlepki. Wlepka z okładki, prosto. Tak chyba lepiej. Zdecydowanie. No i mamy jeszcze taką wlepeczkę. No, graficznie bomba. Mamy tutaj książeczkę z tekstami. Czy mamy tutaj jeszcze coś do pokazania? A też jest jeszcze grafika. No i to wszystko by było. W końcu się doczekałem. Tak więc mamy wlepki, mamy plakacik. Myślałem, że jest większy. No i mamy opaskę. Mamy opaskę jeszcze. No tylko mówię, mam nadzieję, że ona się nie będzie brudzić, bo mam czarną z Baktoi, kto ogląda unboxingi moje, ten wie. I no jest urąbana ta. No tak się ten. Zbiera jakieś kurze, coś, o, o to mi po prostu chodzi. No. No ale spoko. Proszę bardzo. Tylko, że nic nie widać. No dobra. Tak więc ja się z wami żegnam. To był unboxing Daysa. Tape of the Ninja. No, oczywiście. Tak więc trzymajcie się, no i do słyszenia w kolejnych jakichś materiałach. Zobaczymy kiedy, pewnie po nowym roku. Tak więc trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.